programera Tech4Hem. Ja nazywam się Aleksandra Wiśniewska i to ja odpowiadam za koordynację projektu Tech4Hem. W dzisiejszym odcinku postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakim minimum sprzętowym powinniście dysponować, jeśli chcecie, żeby Wasza uprawa zakończyła się sukcesem. Moimi gośćmi będą Artur Michałowski oraz Bartłomiej Pejker. Zapraszam do oglądania. Witam Cię bardzo ponownie w naszym studiu. Witaj Aleksandra. Dzisiejszą rozmowę chciałam rozpocząć od takiego wstępu. Załóżmy, że rozpoczynam swoją przygodę z konopiami medycznymi. Jest maj, zasiałam, udało mi się dopełnić wszelkie formalności. I jak wygląda dalszy proces uprawy? Czekasz, aż roślina dojrzeje i jesteś gotowa do zbioru. I tu powstaje pytanie, na jaki cel chcesz zbierać roślinę? Czy jest to ziarno? Czy jest to susz typowo pod ekstrakcję? No załóżmy, że chcę zbierać ziarno w takim razie. Jeżeli chcesz zbierać ziarno, to też kolejne pytanie. Jaką odmianę zasadziłaś? Mhm. Jeżeli zasadziłaś odmianę o mniejszej ilości włókna, to tu nie ma żadnego problemu. Możesz wjechać na pole zwykłym kombajnem zbożowym. Jest kilka niuansów technicznych, które należy spełnić, aby kombajn, zwykły kombajn zbożowy nadał się do ścięcia konopi. Jeśli są to, tak jak powiedziałem wcześniej, rośliny, które mają mniejszą zawartość włókna, wystarczy odsunąć klepisko, wystarczy zwolnić wszystkie elementy ruchome wewnątrz kombajnu i wtedy spokojnie możesz wjeżdżać i ścinać roślinę zwykłym kombajnem. A w przypadku, jeśli są to odmiany o większej zawartości włókna? Jeżeli mamy o większej zawartości włókna, tutaj musisz użyć wtedy specjalistycznego headeru do ścięcia. Jeżeli ścinasz pod ziarno, możesz użyć tak zwanego kołowrotka, tak to co po niektórzy rolnicy konopi nazywają. Rozumiem, że są dostępne rozwiązania. Tak, jak najbardziej. Jest to najbardziej popularne rozwiązanie polegające na ścięciu całej wiechy. Mhm. Czyli powiedzmy, że jesteś w stanie ściąć po wszystko, co jest powyżej 1,50 m, ścinasz, wpada to do kosza. Następnie musisz transportować na bazę. Na bazie musisz wymusić ziarno. I to, co Ci zostaje, no to jest Twój kwiatostan, który Ci zostaje. Jest to bardzo inwazyjna metoda z racji tego, że musisz użyć omot zewnętrzny, który, no umówmy się, nie jest zbyt delikatny dla roślin. Ale jeżeli to jest tylko pod ziarno, super, bardzo dobre rozwiązanie. A w takim razie w przypadku, tak jak u Was to wygląda, kwiatostanu, tak? Który chcemy pozyskać z rośliny. Jeśli chodzi o kwiatostan i tutaj rozumiem, że pytasz o aspekt pozyskiwania pod produkcję CBD. Tak, pod ekstrakcję. Mhm. Czyli musimy ograniczyć wpływ mechaniki przy procesie zbierania i zebrać to jak najdelikatniej i jak najczyściej. Czyli pominąć łodygę, wyczesać sam kwiatostan. Na tym nam zależy najbardziej. Dlaczego powinnam zdecydować się właśnie na wyczesanie tego kwiatostanu? Ponieważ zależy Ci na szybkości postprocesów i jak najdokładniejszych procesach po suszeniu, czyli od łodygowaniu i od ziarnieniu. Proces wyczesywania jest w stanie Ci to zapewnić. Dobrze. W takim razie możemy przejść do następnego etapu, tak? Czyli zakończyłam żniwa i co dalej dzieje się z moją biomasą? Jakby niezależnie od tego, czy wyczesałam ją, czy po prostu ścięłam wiechy, zrobiłam ją, co dalej dzieje się z biomasą? Czego będziemy potrzebować do dalszych procesów? Niezależnie od tego, na co zbierałaś materiał roślinny, musisz go wysuszyć. O ile w teorii jest to bardzo proste, w praktyce okazuje się problematyczne. Dobra, w takim razie od czego powinnam zacząć suszenie? Widzisz, tu wszystko zależy od tego, na jakim areale operujesz. Jeśli jest to 1 hektar lub 2 hektary, możesz pokusić się o zbiór ręczny i tak zwane suszenie metodą naturalną, czyli wertykalną. Stara metoda, skuteczna, niestety trwa 2 tygodnie. Natomiast jeśli wchodzimy już w areał 5, 10, 15, hektarów, tu już by było warto zainwestować i pokusić się o suszarnię podłogową. Może to być suszarnia modułowa, czyli w zależności od tego, jak będziesz rozwijała swój areał, będziesz mogła dokładać moduły i zwiększać przepustowość suszenia. Co takiego daje ta suszarnia podłogowa? Dlaczego nie mogę na przykład tych 5-10 hektarów sobie też ściąć i powiesić i wysuszyć? Po pierwsze logistyka. Na 1 hektarze mamy 25 kg ziarna, to matematyka tutaj jest bardzo prosta, to będzie około 1 700 000 roślin. Więc przy 5 hektarach jest to wykonalne, musiałbyś dysponować bardzo dużym zapleczem. Natomiast suszarnia podłogowa jest to rozwiązanie, które pozwoli Ci zminimalizować
minimalizować czas z 2 tygodni do 24 godzin. W procesie suszenia. Jak wygląda proces suszenia w tej suszarni podłogowej? Suszarnia podłogowa, musisz mieć źródło ciepła. Z reguły przy suszarniach podłogowych jest to ogrzewanie gazowe. Mocne wentylatory, które dają powietrze pod podłogą i wydmuchują do góry. Mocna, bardzo mocna wentylacja, która powoduje odebranie wilgoci, która się zbiera. Konopia zawiera 70% wody, więc tej wilgoci się tam zbiera naprawdę sporo. Przy takim założeniu, przy nieprzekraczaniu 40 stopni suszenia, jesteś w stanie zrobić to w 48 godzin. No to faktycznie, to jest jednak dużo większe skrócenie tego czasu suszenia. Dobra, ale na przykład mówisz o 5, 10, 15 hektarach, a jeżeli jeżeli postanowię zwiększyć swoją uprawę, tak? Bo słyszymy, że w Polsce z roku na rok powstaje coraz więcej upraw, są coraz większe. Co w takim przypadku? Czy jesteśmy w stanie, nie wiem, przy 50 hektarach wysuszyć tą konopię w sposób, używając suszarni podłogowych? Oczywiście. Tu wystarczy tylko, żeby dołożysz sobie kolejny moduł. Czyli powiedzmy, że masz moduł, do którego wiesz, że wejdzie ci plon z 15 hektarów i zajmie to czas X, twój zbiór, suszenie. Mhm. Więc tak naprawdę mając dwa następne moduły takie same, jesteś w stanie zrobić 45-50. Mhm. Też weź pod uwagę, że robisz ratalnie. Ścinasz, suszysz. Ścinasz, suszysz. Czyli to też nie jest rozwiązanie, które będziemy mogli zastosować do każdego areału? Nie. Co w takim razie, jeśli mamy więcej niż 50 hektarów? Jeśli posiadasz więcej niż 50 hektarów, to tej biomasy już jest naprawdę sporo. Żeby wysuszyć, oczywiście mogłabyś użyć suszarni podłogowej, zainstalować sobie na polu kilkanaście modułów i uzupełniać na następny dzień, ścinać i znowu uzupełniać. Ale czy to ma sens? Czy ekonomia w tym momencie powie ci tak, zróbmy to? Zakładam, że tutaj największym wyzwaniem będzie później proces po suszeniu, dlatego w celu pełnego zautomatyzowania twojego przetwórstwa najlepiej zużyć suszarnię taśmową, gdzie masz suszenie tak zwane non-stop, czyli suszarnia idzie, materiał jest suszony na bieżąco i od razu następują po suszeniu postprocesy. Jest to najlepsza i najefektywniejsza w tym momencie metoda. Zastanawia mnie porównanie tych dwóch suszarni. Czy jesteśmy w stanie jakoś porównać, czy dla jednej uprawy lepszą opcją będzie suszarnia podłogowa, a dla innej na przykład nagliniowa? Czy tutaj tylko wchodzi w grę powierzchnia uprawy? Czas. Jeśli zbierasz pod CBD i nie masz tego czasu i masz duży areał, musisz się zmieścić w oknie miesiąca, dwóch tygodni na ścięcie całego areału, zostaje ci tylko i wyłącznie suszarnia taśmowa. Proces suszenia następuje cały czas, czyli od wejścia materiału do wyjścia to jest około godziny czasu. Czyli jesteś w stanie pracę prowadzić nawet 24 godziny na dobę, ale od razu z przetwórstwem. Rozumiem, czyli po prostu to idzie ciągle, to nie jest tak, że ktoś musi przyjść, ktoś musi to załadować, wyciągnąć z tego. Tu masz prostą metodę, przyjeżdżasz z pola, zasypujesz suszarnię, to już w automacie wchodzi i tak naprawdę proces suszenia następuje od razu. I po godzinie masz już pierwszą partię gotowego materiału, który wyjeżdża z tyłu suszarni i od razu wchodzi na resztę maszyn. Dobra. Tak zwane postprocesy. Czyli w takim razie, mając do wyboru tyle opcji suszenia, na którą opcję wy postawiliście jako Hentler Poland? Postawiliśmy na suszarnię liniową. Dlaczego? Szybkość, dokładność i zależało nam bardzo na zautomatyzowaniu całego procesu. Od momentu suszenia do momentu spakowania worka z suszem docelowym. Cześć Arturze. Cześć Aleksandro. Kontynuując temat, który rozpoczęliśmy z Bartkiem, chciałam Cię zapytać, dlaczego zainwestowaliście w automatyczną suszarnię liniową? Zainwestowaliśmy w automatyczną suszarnię liniową przede wszystkim z chęci ograniczenia czynnika ludzkiego, minimalizacja osób potrzebnych do obsługi procesu. Chcieliśmy skrócić czas, po prostu zależy nam na jak najkrótszym czasie suszenia. Suszarnia liniowa dała się wkomponować w całą linię, w związku z tym proces stał się automatyczny, dzięki temu do obsługi całej linii i procesu suszenia potrzebujemy tylko dwóch osób.
co jest dla nas niezmiernie ważne, dlatego że co roku zamierzamy zwiększać areał uprawowy, a czasu żniw nie da się wydłużyć, potrzebujemy po prostu działać szybko, sprawnie i tyle. A dlaczego chcieliście ograniczyć czynnik ludzki? Z powodów kosztów, to jest pierwszy element. Jakby zakładam, że pytanie ma podtekst w porównaniu do suszarni podłogowej. Tak. Dla nas jakby suszarnia liniowa nie wymaga dodatkowej osoby. Po prostu podanie, wprowadzenie to masy zielonej na początku linii powoduje, że ona automatycznie trafia do suszarni. Nie trzeba go załadowywać, wyładowywać, chodzić po nim, nie wiem, przekładać, obracać. Tu po prostu w momencie, kiedy towar wchodzi na linię, wpada na suszarnię w odpowiednim momencie z odpowiednim przygotowanym suszem, przechodzi po wyjściu z suszarni, przechodzi przez resztę procesu i wpada do worka. Tak naprawdę w pełni zautomatyzowany, z minimalnym czynnikiem ludzkim. Tak, czy warto? Warto, bo suszarnia liniowa jest droższą inwestycją, ale widzimy w niej tak naprawdę bardzo dużo plusów. Tak jak powiedzieliśmy, na pewno można ograniczyć koszty, można znacznie przyspieszyć. No i to, co jest dla nas bardzo ważne, to jest sterylność, czyli po prostu masa zielona i masa sucha trafiają na linię, która ma w pełni atest dopuszczający do styczności z żywnością. W związku z tym worek, który na końcu też jest atestowany, mamy tak, wszystko jest czyste i sterylne. Interesuje mnie kwestia, czy po wysuszeniu biomasy możemy stwierdzić, że nasza uprawa zakończyła się sukcesem? Nasze przetwórstwo zakończyło się sukcesem, możemy uznać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dysponujesz całą linią. Czyli po wysuszeniu, tak? Po wysuszeniu. Czyli w naszym przypadku po wysuszeniu materiał trafia na dalszą część przetwórstwa. Jeżeli uznamy jednak, że suszarnia nie jest częścią linii, a jest osobnym elementem, według mnie koniecznym jest dodanie dodatkowego procesu, dlatego że wysuszona masa w momencie po wyjściu z suszarni będzie miała około, w naszym przypadku, 8% wilgotności. Jeżeli zostawimy ją tak jak jest, czyli łodyga, liście, kwiatostan i ziarno, to w przeciągu doby łodyga, która jest grubsza, odda swoją wilgotność i towar ponownie nabierze wilgotności. Z tych 8% szacuje, że może wzrosnąć nawet do 20%. Co tak naprawdę nie da dobrych warunków do przechowywania tego towaru. Zaczną się procesy gnijne, pleśnienie i tak dalej. W takim razie jak sobie poradzić z tą zmianą wilgotności w naszym suszu? Należy wyeliminować elementy, które zaburzają wilgotność, najprościej. Oczywiście się śmieję, ale w naszym przypadku jakby życie nas nauczyło. W pierwszym roku myśleliśmy o tym, że postawimy dwóch panów łodygowych, taką funkcję dostali, czyli dwóch pracowników, którzy przygotowując towar na początku linii starali się wyłapać wszystkie łodygi i, że tak powiem, odłodygować. Natomiast no, nie da się. To ilość kwiatostanów, liści z małymi, z większymi, średnimi, dużymi łodygami jest zbyt duża, żeby czynnik ludzki był w stanie to zrobić. W związku z tym Skorpion zaproponował rozwiązanie w postaci przecieraczki. Przecieraczka jest to urządzenie, które przyjmuje suchy towar po suszarni, czyli wtedy, kiedy ma jeszcze tą wilgotność 6-8%, czyli zanim łodyga zdąży oddać wilgoć, trafia on do przecieraczki. Jest to taki wielki metalowy bęben, w którym szczotki tudzież dopychające listwy przecierają całą tą zieloną, suchą masę przez oczka. Duże elementy zostają, są wyrzucane, czyli tak naprawdę łodyga. I to jest super, bo w zależności od wielkości oczka wiesz, który element ma przejść, czyli przechodzi, nie przechodzi nam mała łodyga, średnia łodyga i duża. Przez oczka przechodzi tylko kwiatostan i przechodzi ziarno. W takim razie możemy stwierdzić, że osoby, które zaczynają swoją przygodę z przetwórstwem, posiadając urządzenie typu przecieraczka, są w stanie sukcesywnie zakończyć swój sezon uprawowy. Tak, możemy uznać, że takiej skróconej, nieliniowym przetwórstwie, jeżeli ktoś jest w stanie zebrać, jest w stanie wysuszyć, to jeżeli doda do tego przecieraczkę, to jest w stanie przechować ten towar bezpiecznie. Kwestia jest tego, na jakie potrzeby to robi. Jeżeli robi to pod ekstrakcję, to być może jego odbiorca zdecyduje się na odbiór kwiatostanu z ziarnem. Jeżeli nie, no to będzie musiał szukać takiego,
który będzie po prostu w stanie pozbyć się tego ziarna, tak? Albo sam w swoim zakresie, albo gdzieś jakoś usuwał. Tak. Idąc za wcześniejszą wypowiedzią Bartka, wiadomo, jest niezbędny sprzęt do zbioru, konieczny sprzęt do suszenia i jeżeli ktoś ma ograniczony budżet, to minimum z procesów przetwórczych po suszeniu to jest przecieraczka, czyli coś, co spowoduje, że no nie wróci nam wilgotność, coś, co spowoduje, że towar będziemy mogli przechowywać i on nada się do dalszej obróbki i będzie po prostu bezpieczny. Więc dla mnie minimum to jest header, suszarnia i przecieraczka. To ja w takim razie chciałam podziękować bardzo za dzisiejszą wypowiedź. Ja również dziękuję bardzo za możliwość. Oczywiście Wam za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące przetwórstwa, to śmiało możecie pytać w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na nie w następnym filmie. Dziękujemy. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.